Cześć, siemanko! Ja jestem Remek, a w dzisiejszym odcinku spędzę 100 godzin na tratwie. Każdego dnia będę rozbudowywał swoją tratwę i wykonywał zadania. Jedzenie, wodę, materiały budowlane oraz inne przedmioty będę musiał pozyskiwać z wody harpunem. Każde wejście do wody będzie ryzykiem trafienia na rekina, który jeśli mnie dorwie, kończy całe wyzwanie. Walka z żywiołami to niełatwe wyzwanie, ale cel to przeżyć na tratwie 100 godzin, czyli prawie 5 dni. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że zainspirowałem się tą serią od Dungeon Bros. I też podjąłem się tego wyzwania. Trzymajcie kciuki, zapowiada się naprawdę dobra seria. No cóż, zaczynam od jednej platformy i praktycznie niczego innego. Na start dostałem tylko harpun z długą liną. Ciuchy rozbitka, przyznam szczerze, że nie są za ciepłe, a w nocy będzie zimno. Muszę jakoś śpiwór pozyskać i wiele innych elementów, za pomocą których będę w stanie na tej tratwie przeżyć te 100 godzin. Mam tylko nadzieję, że mnie za bardzo nie pociśnie na dwójeczkę. Oho, widzę, że się kolejna platforma zbliża, czyli będę musiał ją pozyskać. No nieźle. O, kurde! Platformo, chodź do mnie, kochana! O, 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 o! Panie i panowie! Mamy pierwszą platformę! I narzędzia już są, płaskowniki, cała reszta, dobrze. Dobra, pinzam... O! Ja pierdzielę! To się rozszerzyło! Chryste, panie, jak się zesrałem! Jest pierwszy element połączony! No to już nie jest taka mała platforma. Już jest dwa razy większa, więc git. No i nastał ten moment, kiedy nie widzę na horyzoncie żadnego zrzutu. Nie widzę jeszcze dodatkowej platformy. Tak sobie wegetuję tutaj. Czekam na kolejną platformę. I kolejny... O! Ma pan platformę dla mnie? A, to zależy. Poproszę! Dobrze, dobrze. Okej, chłopaki. Cwaniaki. Prawie! Ja pierdzielę, jak to dobrze poleciało! Ale jestem celny! Dupa? Ej, to jest mega ciężkie! Jak ja to robiłem w tym rafcie, że to tak łatwo wszystko szło? Tam był celownik, kuźwa. Jest! Mam cię! Siema! Mamy plecak, kochani. No, zobaczmy, co jest w środku. Ale się pięknie zaczepił o linkę. Dobra, mamy śpiwór. Przyda się poduszkę pompowaną, żeby się spało wygodniej. Mamy sztuczce. Okej. Okay. Halo, za mało rzeczy mam. Dajcie mi coś. Jest mi smutno. Jak tu mam żyć na czymś takim? To jeszcze jest za mało. Zostawili mi kolejną platformę, którą znów muszę wyłowić harpunem. Do wody nie wchodzę, pierdzielę. Nie chce mi się. Dopóki to wszystko jest w zasięgu harpuna, to będę łapał harpunem. Gorzej, jak zostawiam gdzieś dalej. A pewnie tak zrobią. Okej, okay, nie odpływaj, myszko. Oż ty kurde! Wybiło mi go. O! Będzie! Będzie, 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 będzie. O! O! Jak się zahaczył delikatnie! Siema, Neiro! Kolejna platformo. No robi mi się coraz więcej miejsca. Cieszę się. No ale nie cieszę się z tego powodu, że słońce już zachodzi. I robi się chłodno. Dostałem płaskowniki do łączenia. Dziękuję. Proszę bardzo. Z chęcią bym to wziął. W swoim czasie. Dobrze. Niech wam będzie. No okej, okay, trzeba skręcić te ustrojstwo, żeby mi się platforma zrobiła większa. To działamy, panie i panowie. Nie podoba mi się to, że słońce już ucieka, a ja mam dopiero trzeci element platformy. To są złe informacje. Dobra. Lecimy z kolejnym elementem. Dobra, jest. Chryste, panie, jaki to był ciężki element. Co ja robię ze swoim życiem, to ja nie wiem. Dobra. Łapnyte. Mamy trzy elementy. Nadal mało. A, i oni zostawili tą platformę. Ona jest za daleko. Ja tam nie dorzucę harpunem. Spróbuję. Nie ma szans. Jestem na tratwie, jestem rozbitkiem. Trzeba chyba wskoczyć do wody. Tratwa jest za daleko, żebym dorzucił tą harpun. To jakieś 15 metrów. Więc lecimy w pław. Co to jest? Ty no rekin tu płynie? Patrz typa w masce! Ej, jak ja na tą platformę wejdę? Ona jest ogromna! Ja pierdyga, on tu płynie! Nie, nie wejdę na nią! A.
nie! Ja pierdzielę! Nie, podstawa! Hak, to rana! Typa w typa! Zapomniałem wam powiedzieć, ale wchodzenie do wody kończy się pogonią przez rekina. A jak mnie dziabnie, to po mnie. Dychnę se. O nie, platforma się odsuwa. Trzeba ogarnąć. Szybko, szybko, szybko. Mamy. Czwarty element. Ten rekin to mnie wykończył. Zobaczmy, co my tu mamy. W boksie jest kilka rzeczy. Są kąpielówki. Jest bluza, ona się bardzo przyda. Są dresy długie. To chyba na noc już mnie przygotowują. Mamy bidon z wodą, nareszcie woda! Jezu Chryste, ile na wodę już czekałem. Potrzebowałem tego. I to bardzo. Mamy tutaj jeszcze ręcznik i skarpetki. Fajnie, że będę bez majtek. Majtek nie dali, a moje aktualne są mokre. Okej, okay. Szkoda, że mi się nie wysuszą przez całą noc. Robię się jeszcze też głodny, a żadnego jedzenia do tej pory nie dostałem. Woda to jest mój pierwszy, jeśli tak to w ogóle można nazwać, posiłek. Oh, spodenki na dupie są. Cieszy mnie to niezmiernie. Ale bym zjadł takiego kurczaka z rożna. W rafcie, w tej grze, w którą grałem kiedyś na kanale gamingowym, też tak było. Były kuraki. Zresztą, jeśli ktoś tu jest zapalonym gamerem, to może tą serię zobaczyć na Resi Born to Be Gamer. No to za nocny kurs, panowie, bez świateł. Jak fajnie jest zobaczyć człowieka. Też za wami się nie stęsknię chyba. Powiedz, że jedzenie masz. Nie, majtki. Majtki, okej, okay, rzucaj. Zapraszam operatorów, chłopaki. Ja w ogóle, możecie tu spędzić miejsce? Ze mną noc. Naprawdę możecie tu spędzić ze mną noc. No wiesz, my ogarnęliśmy sobie. Ale cię usłyszałem gdzieś tam jeszcze. Jak fajnie jest być na tratwie nie samemu. Nie fajnie być tutaj. No, bo gryzą komary, nie? No. Jeśli są policzone, to mam jednego za mało już. Mam nadzieję, że daliście mi zapas. Jest! Te pierwsze połączenie jest zawsze najgorsze. Teraz ciekawe, czy mam zapas płaskowników. Jezu! Znów bym płaskownik stracił. Ej, czy to jest świecący zrzut? Jak to zajebiście wygląda? No tak, dalej to rzuć, oczywiście, zajebiście mordo, nie? Nie no, do wody już nie wchodzę, ja to harpunem muszę wyłowić. Ja pierdykam, to będzie zaś rzucania 10 godzin. Nie, dupa. Ej, przypłynęła mi ta bójka tutaj. Chodź, chodź, chodź. Jest, jest, ja pierdzielę. Ale kozak. Nocny zrzut. Co jest w środku? Mamy wafle ryżowe. Kabanosy, mugę na komary, które mnie żerą jak pirony. Zaciągnij się mugą, hopie. Do spanka trzeba się przygotować. Późna godzina, totalna ciemnia. Poducha gotowa, śpiwór rozłożony. No i nic, tylko wbijać. Wiesz co jest smutne? Że ja tu się położę, a wy zaraz popłyniecie i tu zostanę sam. Wiesz, jest tak smutne. Ale experience ciekawy. Ej, w tej szparce tu jest fajnie między tymi platformami, bo mam takie wyżłobienie. Ej, jednak nie będę płakał, jak będziecie odpływać. Jest fajnie. Idź sobie już, nara. Nie jest źle. Trochę twardo, ale jest całkiem git. Dobranoc, chłopaki. Ej, jednak nie będę płakał, jak będziecie odpływać. No jednak jest to trochę smutne. Zostaję sam na tej wodzie. Dobranoc, kochani. Mam nadzieję, że ta noc nie będzie ciężka. No, siódma. To jest moment, kiedy do zimna już przywykłem. Ale powiem tak, na pograniczu jest. W sensie było w nocy. Walczę z bólem dupy i pleców. Nie jest najwygodniej, muszę przyznać. Dobrze, że deszcz nie pada, tak sobie teraz zdałem z tego sprawę. Gdybyś miał deszcz padać, to bym chyba oszalał. No nie jest to takie, można powiedzieć, dżentelmeńskie, ale jakoś sobie trzeba radzić. No tak, no sikam, no. Survival. O, przepraszam. Życie na tratwie, be like. Dzień dobry. Dobrze was widzieć. Higiena to podstawa. O, dziękuję, pasta do zębów. I need this. Pasta do zębów, szczoteczka i dezodorant.
Jeszcze te kabanosy, które są wieprzowe, one są takie wytrawne. Do tej pory mam je w ryju. Czekasz w to samo miejsce? Dokładnie tu sikałem. Ale tu jest prąd wodny. No na pewno popłynęło dalej. Nie no, nie czuję siuśków, no. Przyznam, trochę mnie to obrzydziło. No cóż, ciuchy rozbitka wróciły. I be like this. Czekam na kolejne zrzuty i platformy. Bo widzę, że te agenci, ci agenci się już tutaj zbierają. I przyznam, że jestem już trochę głodny. Śniadania nie jadłem, no to nie ma się co dziwić. Przypłynął zrzut, przypłynął zrzut! Dobra, mamy to. Siema! Mamy tratwę kolejną. Dostaliśmy parasol. Mamy wodę, czapkę. Zajebiście. Prawdziwy rozbitek. I ma... Czy ktoś pamięta 24 godziny na pustyni? Bo ja pamiętam. Wyglądam jak pajac w tym. To jest czapka. Rozbitka prawidłowa. Pewnie waszym zdaniem nie. Pewnie wolelibyście ten parasol. 100%. Teraz musimy przymocować ten element do tego, by się kolejność zgadzała. Okej. Już tego miejsca trochę jest. Kto to mi tu znów przypłynął na te moje pole? Panie i panowie, właśnie się dowiedziałem, że będzie jakieś zadanie do wykonania. Każdego dnia dostaję kilka zadań. Jeśli jakiegoś nie wykonam, będę musiał za każdym razem oddać przynajmniej jeden przedmiot z tratwy. No dobra, tam widzę jakieś elementy na tej tratwie są. Usłyszałem szkło. Okej. Mamy butelkę z listem. To pewnie jest zadanie. Zaraz to zobaczymy. Mamy też rękawiczki do pracy. Fajnie, przydadzą się, bo drzazgi mi wchodzą do ręki, jak pracuję przy tym drewnie i to boli. Ale fajnie. Taka piracka butelka. Czy to mi wyjdzie? O, nie wyszło. Chyba rozbijamy butelkę, ale żeby zrobić to po bożemu, to zrobimy to w ręczniku, żeby całe to szkło pozbierać. Bo innej opcji za bardzo nie widzę. No to działamy. Okej, to nie będzie takie łatwe. O, dobra! Rozbite. To nie jest za bardzo prawidłowa opcja otwierania butelek. Ale udało się rozbić. O. Okej. Zadanie. Napełnij kubek wodą, kołysając tratwą. Tu oczywiście chodzi o tą tratwę, która ma tam po drugiej stronie kubeczek. Czyli mówimy o tym kubku. Siema, Borkoś! Kubek z Borkosia. No dobra, szkło sklarowane jest już bezpiecznie, a ja mogę wykonać zadanie, którym jest napełnienie kubka na tej platformie. Ja pierdykam! Jest! Już! Wykonane! Proszę bardzo, kubeczek jest pełny. Kochana organizacja, zadanie wykonane. To jest nagroda. Nie gadaj. O, ja pierdykam śniadanko. Smacznego. Ja pierdziu, pięknie, dziękuję. To się nazywa śniadanie rozbitka, panie i panowie. Co jak co, ale to było proste zdanie, więc muszę przyznać, że się nie namęczyłem. Ale prawie wpadłem do wody, więc mógłbym znów być mokry. Pogoda zrobiła się piękna. Bellissimo. To było wyborne śniadanie. Czyli nasza kolejna platforma to ten element tutaj. Więc fajnie, bo zrobi się nam już taki prostokąt, dość srogi, a nie takie wygibasy dziwne. Więc to będzie fajne połączenie. O kurde! O kurde, nie! Okej, to było głupie. Okej. Jednak nie takie głupie. Dało radę. Robi mi się burdelnik trochę, ale będę czekał jeszcze na kolejne skrzynie, które są takim moim storage place'em i w ten sposób też będę mógł zrobić sobie tutaj fajniejszy porządek. A parasol to jest coś, co definitywnie trzeba wykorzystać, bo fajnie byłoby ukryć się w cieniu ze względu na słoneczko, które jest srogie. Okay. I jeszcze jedna kontra. Ogarnięte, zamocowane dość solidnie, trzyma się to fajnie, więc możemy sobie zamontować ten parasolek. Okay. Taka mała rzecz,
a tak cieszy. To słońce naprawdę jest upierdliwe. Teraz zrobiło się bardzo gorąco. Coś kombinują. Teraz się dowiemy co. Okej. Kolejne zadanie. O, szybko trzeba wykorzystać ten pęd. Mam cię. Zobaczmy, jaka jest zawartość tej butelki tym razem. Oby ta karteczka teraz wyszła. Uff, dobra. Jest. Zadanie. Zrób 20 pompek na dwóch niezłączonych tratwach. To nie będzie najprostsze. Dobra, zakładam rękawice. Tratwy już zostawili, widzę, więc trzeba ją szybciutko przechwycić. O, ciza, z czym się zaplątało znów. Jezu, jeszcze jakieś wodorosty, łopanie. Ale niespodzianki. Jezu, muszę się pośpieszyć, bo mi się to oddala. Nie no, dupa. Trzeba płynąć. No to po tratwę. Czy tu jest rekin? A! Ja nie chciał! Ja nie wiedział! Ja nie wiedział! Ja nie chciał! Ja nie chciał, tam jest rekin! A! A! Ja pierdzielę! A! Jest w pizdu! Odpuścił? Jezu, tam jest, płynie dalej, no. Ty daj sobie już luz, rekin. Nie, 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 nie. Ja on cheatuje. Dobra. O, ty gnoju. Pieron ma kondycję. A, najgorsze jest to, że musiałem tą tratwę wziąć. I on wiedział, że po nią przypłynę. On to kuma. I chciał mnie pod wóz wziąć. Ale nie ze mną takie numery. Trzeba złączyć tą tratwę. No ale była ona wywalczona. 3-0 dla mnie. Rekin przegrywa. To ja się przebiorę z tych mokrych rzeczy do suchych i robimy zadanie. Bo inaczej będę musiał itema oddać. Co to jest 20 pompek? Puf. Nawet teraz bym mógł zrobić. Przecież się nie zmęczyłem, uciekając przed rekinem. 3, 4. Jakie to jest ciężkie! 15. Ej, te pompki są z 3 razy cięższe niż normalne. 15. 16. 17. 18. 19. 20. To się całe giba, ale to strasznie. Miejsca już coraz więcej. Można już się przejść. Można już sobie pochodzić. Jest tego trochę. Więc git. Aha, kolejny transport. Znowu coś kombinują. To będzie prosty rzut. Oj, dobra, jednak się nagadałem. Więc są płetwy, maska z rurką i woda. Cieszy mnie to niezmiernie. Ładnie połączony panel. Naprawdę jest pięknie. Powzmacniam, dodam jeszcze kilka płaskowników i będzie się trzymało. Jazda. No zaczyna mi się to robić naprawdę fajnie. Brakuje mi tylko jeszcze jednego elementu tratwy, czyli tego tutaj. A potem lecimy z ciągiem dalszym, czyli z budową domku, jak pewnie niektóry tutaj siada, możecie zobaczyć. Nie podoba mi się to, że się trochę pogoda zmieniła i jest pochmurno. To jest taki lekki zwiastun burzy tam za mną właśnie. No cóż, mam nadzieję, że padać mimo wszystko nie będzie. Ahoj ci tam! Czemu tratwy nie ma, się nudza? Będzie zadanie. Okej, okay, będzie zadanie, dobrze. A jakie zadanie pan ma dla mnie? Fajne. Przypłynęło w butelce. Tutaj? Czy mogę sobie wejść na waszą tratwę? Tylko na chwilkę? Wziąć butelkę. Niego się nie spodziewałem, nie? Ej, tratwa, nie! Płyń tam, płyń tam! No to jest moje, dziękuję panowie. Nała! Mamy zadanie! To zobaczmy, jakie jest zadanie. Kotku, kotku, pokaż, co masz w środku. O, fuck. O, i dopełniam kadr. Patrzcie, jaki ładny kadr. Teraz sobie możecie na tapetę pierdolić. Żartuję! Pod tratwą jest lód. Musisz zanurkować i go odczepić. A ja byłem pod tratwą dzisiaj i wydawało mi się, że coś tam jest. O nie, muszę do wody wchodzić! Ja nie chciał, ja nie wiedział! Ej, to jest pełne wody.
Jestem ciekaw, co tam będzie. A, miała być woda. Bo to jest w worku coś tutaj. Jodupia, ty. Coś miękkiego jest w środku. Jezu! Oh. Drugi worek. Co tu mam? O! Papier toaletowy! Będę mógł zrobić jak człowiek dwójkę. Dziękuję. Co to? Isotonic Energy. Dobra, w dupcem. Mokre chusteczki, żeby pupa nie była brudna. Twarz i ręce też w zasadzie. Uro! Zimno! Okej, zakładam buty i rękawiczki, bo widzę, że jakiś transport budowlany wreszcie do mnie ciśnie. Spójrzcie sami, tego tutaj jest sporo. Mhm. Gicior. A najbliżej mi tego nie podają, jak zwykle, ale zeskillowałem już te rzucanie, więc chyba dam radę. Okej, okay, troszkę w prawo. Jest! Come to papa! Czy ja tam widzę krokwie? Nareszcie zaczniemy budować dom. Boże święte, ja to czekałem długo. Ej, no jest tego sporo. Tu jest jakiś materac albo śpiwór. Tu jest materac. Tu są dwie karimaty. Kolejne dwie karimaty. Raz, dwa, trzy, cztery krokwie. I platforma. No i ta drabinka, o której wspomniałem, też jest. Zarąbiście, jest co robić. Zabieramy się za ogarnianie tego. Pierwszy kręt do mojej beli. Taka bryza na budowie to niczego sobie, przyznać szczerze muszę. Ale moknę. Transporterowcy pomyśleli o mnie. Zlituję się nad tobą troszkę. Plandeka na noc. Ty będziesz spała w hotelu, więc nie gadaj. Ja tu muszę jakoś przetrwać. Proszę. Dziękuję, Karolcia. No ogólnie to zaczyna naprawdę padać coraz mocniej. Więc trzeba tą plandekę już na te dwie bele obłożyć, bo mi mokną rzeczy wszystkie. A tak być nie może. Kurde, była taka fajna pogoda przez tyle czasu ostatnio. I mamy teraz taki shit. Dobra, montujemy to. Jakie to jest wysokie, ja tam nie potrafię sięgnąć, ty. Siema. Witam w moim namiocie prowizorycznym. Ważne, że nie jest tu mokro, w sensie nie będzie. Aha. Grzmi. I to srogo. O, materiały budowlane. Fajnie, że w deszczu mi tyle przywozicie. Ogólnie mega się jaram. Super, ja uwielbiam w deszczu pracować. Okej. Okay. Uno, dos i tres. Ale z tymi belkami poczekamy. Pierwsze trzeba dokończyć konstrukcję zadaszenia tego. Nie wiem, co musiałoby się dziać, żebym zszedł. Ale zaczyna grozić. Okej, okay, po 4, 5 śrub. Siedzi. I ostatnia. Dokończę te belki. Rozłożę sobie tą plandekę na wszystkie cztery belki. I można żyć. Dobra, trzyma się to. Cały czas leje. Ale plandeka przynajmniej jest ogarnięta na tyle, że da się żyć tej konstrukcji jakoś. Tyle, że muszę jeszcze poprzykręcać niektóre elementy, żeby mi ta plandeka nie uciekała. Bo to jeszcze jest duża jej wada. Wow! Ale błysło! Na szczęście jestem na elementach drewnianych. Okej, okay, robi się wiatr. No niedobrze. Ja pierdzielę! Zaczynam łapać jak żagiel. Robi się niedobrze. Ej, to nie jest śmieszne. Dach mi ucieka. Ja pierdzielę. Ej, to jest dramat jakiś. Jasny gwint. Zaczynają mi uciekać rzeczy. No to jest problem ewidentnie. To nie jest śmieszne. Wiesz, to już jest moment, w którym dzwonię po nich z awarią. Okej, okay, powiem wam tak, robi się chyba niebezpiecznie. Ale nie wiem. Zastanawiam się jeszcze. No k***a, się przez to nic nie słyszę, no. Spójrz sobie na mnie. Rozp***ol totalny. Nie no, a całą tracę mi tak zawiewa, że to jest hit. Co tutaj przyda się pomóc na pewno? Na sprzęcie w szczególności. O ja. Okej. Okay. Nie widzicie, ale ja cały czas w tym miejscu trzymam tą plandekę, żeby jej nie zwiało całkowicie.
Staram się jakkolwiek ją zachować. Przy tym wszystkim też te rzeczy, które tutaj mam. Nie wiem, czy ekipa teraz będzie do mnie w tym deszczu płynęła, czy co, ale no, to już bezpieczne nie jest. Nie, ja myślę, że wy to musicie przeczekać. Nie idźcie tutaj chyba, tak mi się wydaje, nie wiem. Bo wy tym rowerkiem w tym deszczu nie wrócicie. Trochę mnie poobracało, powyginało. Coś tam straciłem, już nie wiem co. Nie wiem co zrobić w zaistniałej sytuacji. Póki co żyjemy. Ale staram się zabezpieczyć te rzeczy cały czas. Zdejmijmy jak najszybciej tą plandekę i się ukryjmy pod tym. Wy zatumowaliście? Tak. Zaglądaliście? Coś się łamie, czy mi się wydaje? Nie, jestem tarka. Nie, no to trzeba ewakuować chyba, to kurwa nie ma sensu. Czekaj, to z zewnątrz. Uciągnijcie z drugiej strony. Musimy zdjąć tego i dać na ziemię. Co? To trzeba się ewakuować, nie? To jest jedna mądra decyzja. O kurwa, co za tobą było? Dla bezpieczeństwa ewakuujemy się. Zostawiamy sklarowaną łódź, zabezpieczoną i uciekamy, bo nie jest to bezpieczne. Okej. Okay. Patra two, do jutra. Ze względów bezpieczeństwa musiałem ewakuować się z tratwy. To serio było niebezpieczne. Ale jak tylko sztorm ustał, wróciłem na tratwę. Moja tratwa przeżyła. Słupy proste w miarę... O, uwaga, uderzę z was. Krok na tratwę po sztormie. Jestem. Nie wiem co robi ta szczoteczka w tym miejscu, ale chyba sztorm ją po prostu w dupcu. Trzeba sprawdzić jak to się wszystko ma, jak zaczepy się mają, czy to wszystko przeżyło, bo było strasznie wczoraj po prostu. Lecimy z tematem. Okej, okay, jedna skrzyneczka. Beczuńka, tylko jedna mi została, resztę porwał. Ej, widzę beczkę tam jest w szuwarach. No, to jest moja beczka. Jeszcze gdzieś będą materace, bo one też zostały potracone. Oczywiście wszystko znajdziemy, żeby nie śmiecić. Śmiecenie nie wchodzi w grę. Dzięki opaki, trzymajcie kciuki. No i znów zostaję sam. Jak widzicie wietrznie jest, sztorm trochę nie odpuszcza, ale oby nie było już takiej burzy jaka była wczoraj. Trzeba zacząć działać i dzisiaj musi już powstać ten dom, żeby na wszelki wypadek przed kolejną burzą się uchronić. Pierw trzeba ogarnąć ten syf, bo jest zły storage, to trzeba ogarnąć. Zachował się, on jest bardzo ważny, został na tratwie. Wiatr... Zadepnąłem na harpun! Harpun! Kurwa! Okay. Nie wiem, czy to nie przeciąłem stopy. Chyba nie, poodzierałem tylko. Wiedząc, że od tej konstrukcji wiele zależy i to wszystkie te cztery paliki tutaj są palikami głównymi, które trzymają cały dom, no to chyba nie bardzo może to być tylko na takiej ilości śrub. No muszę, no spójrzcie tutaj, to było już techniczne, a to jest moje, za mało. Co tu robi pecik? Dobra, ja chyba wiem, co tu robi ten pecik. Ekipa z Wake Parku tutaj, która użyczyła nam to miejsce, których serdecznie pozdrawiamy, odwiedziła tą tratwę w nocy. Zobaczcie zdjęcie. Macie ich? Wbili mi na tratwę w trakcie sztormu. No, muszę przyznać, że ekipa z Ruedy Wake Park jest naprawdę gruba. To tutaj zresztą nagrywamy całą serię. Piękne miejsce. Dzięki. Dobra, nastał czas na te bele i muszę je zidentyfikować. D3 to jest bela, która leci w to miejsce. I ona jest takim wzmocnieniem tego podkładu tak naprawdę na cały dom. Zaczyna to wyglądać. Teraz trzeba te beleczki poprzeczne wszystkie połączyć. Czyli znów wkręcamy. Witam panie, ładny domek, już są poprzeczne. Dobra, proszę nie krytykować mojej konstrukcji. Ja widzę grill, a żem głodny. To na chwilę wam przerwę. Poznajcie Oliwkę oraz Czarka z naszej grupy Thunder Friends. Dzięki temu, że subskrybują kanał, zostawiają łapy w górę i piszą komentarze, zaprosiłem ich do wzięcia udziału w moim filmie. Dzięki wam za pomoc, byliście świetni. No i mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Więc wy również subskrybujcie kanał, by wziąć udział w moich filmach. Jakie dostawki. Arios! No dobra, co my tu mamy? Mamy grilla na wymarciu. Nie narzekam, ważne, że jest. Dam sobie go gdzieś tutaj z boku. Wsadzę ten węgiel do środka, żeby mi to nie poleciało. Podpałka musi być, żeby ułatwić tutaj podpalanie. Zapalniczka, właśnie o to chciałem spytać, czy na pewno będzie. Jest. Mamy wodę, kolejną butelkę.
szczypczyki na grilla. Mamy wędkę. Spoko. I do tego zadanie. Sprawdźmy, cóż to jest. Smacznego i powodzenia. Smacznego, bo grill, a powodzenia, bo wędka chyba. Bo jedzenia nie dostałem. No dobrze, zabieramy się za łowienie. Dupa blada. Jezus Maria, rekin przypłynął! Dupiej stąd, dupiej stąd! Za statu tratwy, ty ciulu jeden! Gdzie mi tam wchodzi? Gdzie mi tam wchodzi? Zostaw to! Jeroństwo jedne! Idź mi! Akysz! Ja sobie chcę w spokoju połowić! Zdupiaj mi stąd, bo mi ryby płoszysz! Rybki, rybki, rybki! Poproszę rybki! Mam rybę! Ja pierdzielę! Ale rybie! Panie i panowie, mam rybę! Mam rybę! Jaka dużo! To chyba dorsz! Filetowany już! Ja pier... Jaka była szansa! Nie no, oczywiście, że nic nie złowiłem i zdechłbym tu z głodu, gdyby mi nie dali dorsza filetowanego. Idziemy go przygotować na grilla. Płonie, no. Dobra, wiatr zrobi resztę roboty. Bardzo ważne jest, żebyście widzieli, że mam czyste rączki. Dlaczego, to się zaraz dowiecie. Wyśmienite. Dokładnie tak. Czystego, filetowanego dorsza, bez soli, pieprzu, cytryny, czegokolwiek, zjadłem z uśmiechem na twarzy. Siema. Dziękuję, leżak dostałem. O kurde, to transport przy okazji doszedł. Ale sobie musisz sam wciągać. Dobra. No tyle elementów. Człowiek popsioczył, że nie ma co robić, teraz jestem obsrany, bo nie wiem, od czego zacząć. O, wreszcie mam na czym usiąść! Mówiłem coś wcześniej na temat docenienia małych rzeczy, nie? To jest mała rzecz. Mogę sobie po prostu usiąść i wychillować bombę. Może nie teraz, bo muszę wybudować ciąg dalszy, ale siedzisko. Wcześniej siedziałem albo na tych krokwiach, albo na ziemi, albo na krawędzi tratwy. Teraz mam siedzonko. Jest mi dobrze. Ale do roboty. Okej, to nie jest łatwe. No dobrze, mamy już tą poprzeczną, jeszcze tutaj musi się pojawić, czyli ta, która w tym miejscu leży. I mamy jeszcze kolejnych 4 elementy. Damy radę, czemu by nie? Czyżby to był zrzut? Bez słowa, przypłynęła i zostawiła. A trzeba łapać, zanim to nie będzie odpływało. Kurwa, poleciał mi! Nie no, muszę płynąć! O Jezu, jakie wodorosty, ja pierdzielę. Ile wodorostów. Nigdy więcej nie zostawię sobie nieprzygotowanego harpunu. Ale zrzut mamy. O kurde, mój nóż. Zarąbiście. To jest nóż do nurkowania. Tym nożem zabiłem wiele ośmiornic. A to wy to wszystko wiecie przecież. Jeśli oczywiście śledzicie mnie na Instagramie, polecam, Rezygiusz. Znaczy ci, którzy oglądają na bieżąco od lat, ale nowi widzowie niekoniecznie. Czyżby to był kolejny transport? Ej, ściany! Nareszcie! Jemy, będzie dom! Już miejsce robię, od frontu byśmy to wyrzucili. No jest tego trochę. Powiedziałbym nawet, że więcej niż trochę. Wiele elementów, jeśli chodzi o ściany. Nadal krokwie, których jeszcze nie przyczepiłem. No jest tego trochę, no. Czy ja narzekałem na brak elementów budowlanych? Chyba za głośno mówiłem. Zdecydowanie za głośno. Meanwhile. Siema, z tej strony Jaskier. Z tej strony Geralt. Czyli Marek Wita oraz Glęcu. Dołączają do mnie. I płyniemy do naszego Rezygizda. To jest potwór, o którym dzisiaj napiszemy baśń, pieśń. Które Dylanowi grać? Miejmy na Skellige teraz. A Skellige? Kogo moje oczy widzą? Chłopaki, chodźcie! Jaskier, kurde, nienawidzę się! Nie można było wybrać szybkiej drogi? Ej, rekin was goni! Nie! Szybko, chłopaki! On się może nadzieć na mój dzień! Szybko! On tu płynie, chodźcie szybko! Szybko! Podaj rękę, podaj rękę! Szybko! Stary! No chodź, chodź szybko! Chodź, Kleco! Stary! Weź mój miecz! Okej, biorę to! Podaj rękę Geraldowi! Nie, no, szybko! Nie ma siły, stary!
Jezu, było blisko! Ja pierdzę, uważaj, bo on to weźmie! Uważaj, bo on to weźmie, on atakuje! Jezu, cześć! Chorobę morską! Cześć! Rad ma chorobę morską! Dobra, róbmy save'a teraz! Chodź, teraz możemy tu mieć szybką podróż! Ej, chłopaki, jedna z rzeczy, które są tutaj codziennością moją, zrzut przypłynął. Bardzo proszę. Okej. Okay. A to jest ciężkie. Ja ci pomogę. Woda, batony, czapkę, rękawiczki, rękawiczki. Dobrze. O, dziękuję. Klapeczki. A masz może maszynkę, bo musiałby się ogolić. Bardzo proszę, miłego wypoczynku. Dziękujemy bardzo. O, tam są resztki frytek. Ale pod jednym warunkiem. Dawaj, nakarm nas po prostu, daj nam po dwie i tyle w temacie. O, o, o. Mm. O, nie. O Boże, będę. Będę skarpnie keczupu. O, nie. Dziękujemy. Czyli tak, my zjawiliśmy tutaj się po to, by pomóc ci w budowie. Nie, po prostu możecie się położyć na leżakach, jakby. Nie, no, tak? Tak? Tak. Ja chętnie ci pomogę, stary, ja jestem budowlańcem. Budujemy dalej, mamy już krokwie też jeszcze poprzeczne. Będziemy dokładali teraz kolejne jeszcze wzmacniające krokwie i elementy ściankowe, które chcemy jak najszybciej postawić po to, żeby mieć noc pod zadaszeniem. Byłoby fajnie, przynajmniej. Ja bym z tym uważał jeszcze, chłopaki, ja bym z tym naprawdę uważał. Ja to montowałem, to wiem, że trzeba z tym uważać. Zasuwam jak dzicy. Co prawda wszędzie jest jakaś szparka, jakaś niedogodność, coś nierówno, coś nie ten teges, ale dajemy radę. Z chłopakami to idzie naprawdę szybko, ale się cieszę, że dołączyli. Nie dość, że mam kompanów, to jeszcze budowniczy, technicy dołączyli, technicy. Choć może wyglądać to lajtowo, to uwierzcie mi, budowanie takiej tratwy na wodzie nie jest łatwe. Jest to naprawdę dość ciężka praca, wszystko się rusza, cały czas wychodzą nam jakieś, kurcze, nierówności, ale walczymy, bo zachód słońca się zbliża, a koniecznie chcemy spać dzisiaj pod zadaszeniem. Panowie! Stary, to wygląda już jak dom. No, tylko bez dachu. Zajebiście to wygląda. Brakuje nam jeszcze dachu, zaraz go zrobimy i będzie git. To już zaczyna naprawdę nabierać fajnych kształtów. Hej! Wow! Ale masz niezłą chabę. No dobra, budujemy dalej! A nie! Wszystkie materiały są gotowe! Mamy zrzut z pieskiem! No way! Dostajemy? Na całą. Ej, fajnie! Jest taki słodki! Ej, daj nam psa, materiały sobie z powrotem, nie? Ej, on przechodzi! Ja go zabieram! Ja pierdziu! Mamy psa! To jest pierwsze zwierzę na tej tratwie! Nie, chodź do domu, tu! Stary, tu jest dom! Mamy psiaka na tratwie. Rybkę czujesz, co? Cześć! A ty jesteś fajny. Dobrze. No już sobie sprawdził tratwę, uznał, że jest, że nie warto. Nie, nie ma ten, choroby morskiej. On odpala silnik już. On już co odpalać i jedzie. Jest to ostatni transport dużych materiałów budowlanych, które potrzebujemy, by dokończyć dom. Jeszcze wiele przed nami, ale naprawdę zaczyna już to wyglądać. Ja myślę, że dałby radę sam skoczyć, ale... A chciałem go koniecznie przenieść. Cześć, Rezi. Ja chcę psa! Trafko. Nie! A myślałem, że... Ja odpychałem! Że myśmy tu zostali we dwoje sami? O. Zaczynają nas gryźć komary. Musimy jeszcze postawić frontalną ścianę z drzwiami i z całą resztą. Do tego jeszcze dach, więc zaczynamy od psikania się mugą. O, wreszcie! No tratwa ma to do siebie, że trochę odkleja mózg człowieka. Moje dwie myszki, stary, które dołączyły. No. Ale się cieszę, że tu jesteście, chłopaki, naprawdę tak się zarobiście cieszę, że to się w głowie nie mieści. Dzisiejsza noc będzie długa. Chciałem dać buziaka, ale powstrzymałem się. Będzie bardzo długa. Daj takiego delikatnego buziaka. Budujemy! Ej, stary, słyszałem jakąś syrenę z nadmorza. Tutaj macie jakieś skromne niespodzianki. Okej, skromne niespodzianki. Czy to wszystko, kochana? Na chwilę boxing? Banany! Banany, muga, powerbank, głośnik! Ekstra! Ale zarąbiście! Ale będziemy sobie... budowania dalej! Dziękujemy! Po raz pierwszy widzę, że ktoś się tak cieszy na banany. Totalnie był ustawiony, że ktoś się cieszy. Te banany cieszą, nie? Hej. O
nie, to jest... Biodegradalne. Drodzy Państwo, w tym momencie rozpoczynamy budowę dachu. Remek już się wspiął na górę, jak to jego zwyczaju. No muszę przyznać, że pracowanie na wysokości, gdy się buja cała tratwa, nie jest łatwe. Dobra. No super, lampa spadła. Też para tutaj? To specjalnie, żeby było miejsce. Ale nikt trzyma hopy. Stary, to ma wyglądać tylko dobrze pod oczy. Ej, a dobrze wyglądasz, Marek. Ja wyglądasz, jakby dom był gotowy już. Poczekaj, bo tam coś zwisa to tobą. No też, sorry. Czekaj. Poszłeś pomocy? Nie, ja chcę belę, ja chcę belę. Stare, belle to ma Wiktoria na chacie. Ale coś tłucze cały czas, sąsiad z góry. No, naprawdę nie daje żyć. No git! Mamy dach w domku. Ale tu jest kozak. Mocujemy właśnie drabinę na górze, bo jesteśmy na dachu. Na dole już jest zamontowana. No i mamy to. To jest ostatni budowlany tas na dzisiaj. Mamy szczelny cały dom. Prawie szczelny, bo okien nie mamy. Mamy tylko dziury. Ale jest kozak. Ostatni wkręt na dziś. Zajebiście. Zajebiście wciul. Dobrze to jest, dobre to jest, no. I możemy się instalować do chaty. O! Nareszcie! Nareszcie! Na zewnątrz coś jest. Na zewnątrz coś przyszło. Woda, jest na pewno na zewnątrz woda. Zobaczcie, jest zrzut. O, ej! Ej! Ale tu kozacko wygląda. Jasny zrzut. Dobrze! O, bardzo ładnie. Zerbę. Kiełbasy! Nie, 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 rzeczy! Jo! Na grilla! O, jestem głodny, co? Kiedy dobiadałeś grilla? Rano, ile rzeczy dostaliśmy. Ja, dobrze, bo jestem mega głodny. Karty! Ja! Ej, mam asa w rękawie. Co? Jo! O, mi się spodzie! A few moments later. Ty no, policja przyjechała! Ej, tu, ej, chłopaki, tak, to jest policja. Właśnie, ej, zepsułeś. A ty się śmiejesz, no. To jest policja. Mamy przerąbane. Ej, nie, to są nie jest! Ale z policji, także się nie cieszcie. Dobry wieczór, ekipa. Dobry wieczór. Ale dostawa wielka. Powiększyło wam się grono. Nie będę was męczyć, żebyście spali w jednym śpiworze we trójkę. No ja myślę. Mamy tutaj gifty na noc. Wracaj, już! Wracaj tu! Żeby przypadkiem was nie podbiało za bardzo. Okienka! Pięknie, dziękujemy. Dobranoc, ekipka, kochamy was. Trzymajcie kciuki. Życzę wam widoku gwiazd. Byleby dzisiaj nie było sztormu. Trzymajcie kciuki. Nie dzwońcie jak coś. Nie dzwońcie jak coś, co za baba. No panowie, cóż no. Pozostało nam jeszcze zrobić tego grilla. I jak już zrobimy grilla i sobie zjemy wszystko, co trzeba, to sobie przygotujemy ten domek do spania. Tak, okno numer jeden. Jak to w ogóle wygląda z zewnątrz? No i mamy okna, panowie! Oficjalnie na dzień dzisiejszy chata skończona, a jutro będziemy działali nad dekorowaniem. Piąteczka. Piona. To była dobra robota. No przyznaję, że ciągły pobyt na wodzie i budowanie bardzo, ale to bardzo męczy. Ej, chłopaki! To jest nasz dom na wodzie. Ej, my jesteśmy na środku jeziora. My jesteśmy na środku jeziora. Serio. Serio mówię! Panowie, grilla trzeba zrobić. A, racja, bo tam przecież żar już zrobił. Jo, głodny. No, ja też jestem głodny. Kiełba. Ja spanko już mam. My też. Jedna prycza, druga prycza, trzecia prycza. Jesteśmy w trójkę. Marek już jest tak głodny, że batony w pinkala. O, stary, ale zajebisty jest, miałeś rację. Lepsza jest kiełbasa, stary. Idźmy na dach z tym grillem. Weźmy tam leżaki, weźmy grilla normalnie za nóżki. Idźmy na dach. No przyznaję, że chillerka nam się naprawdę fajna odpaliła. Ale jeszcze naprawdę wiele tasków przed nami. No pięknie, Mareczku, tyś to jest, hopie. Smażymy chlebek jeszcze? Narąbiście. A i jeszcze serek jest ogólnie, by the way. Hopie, serek, chlebek, masło, wszystko. Ubrem. Także my, moi drodzy, smażonego wszystkim, którzy teraz jedzą. Panie i panowie, najedzeni, zadowoleni, idziemy spać. No to do spania. Dobrej nocy. Czemu ich tu nie ma? Słyszałem jakiś silnik. I ludzi. Glęcu, Marek! Chłopaki! Co oni kombinują? Aaaa!
Szklankę wyrwałem! Gdzie jest Glencu i Marek, ja się pytam? Zostaw to tratwę! Idź, Pieronie, idź. No cóż mogę powiedzieć? Zostałem sam. Chłopaki mnie opuścili i mój domek i ja jesteśmy we dwoje znów. Spójrzcie w ogóle, jak to wygląda, bo wy tego nie widzieliście. Leżaki są złożone, bo bałem się, że chłopakami, że nam je odfrunie. I tak by się pewnie stało. Strasznie wiało, jedno okno nam wyrzuciło. W środku nocy tak dupnęło strasznie. Ale jest git. Tu jest dobry widoczek ogólnie. Jak się siada na leżaczku, zapomina się o Bożym świecie. Jest zajebiście. Ale zęby trzeba umyć i to bardzo. Można żyć i działać. Chciałbym dostosować teraz swój domek i go fajnie ogarnąć. Zaczynam od środka, bo jest tu rozgardiarz i burdel. Na pewno muszę zacząć od poskładania śpiworu. W ogóle chłopaki jakkolwiek zniknęli, zostawili po sobie śpiwory. Mogę je wykorzystać, żeby było bardziej miękko dla mnie. No dobrze, jest tu w miarę ogarnięte. Zaczynam się bawić w takie dekoracyjne elementy. Uwielbiam to zawsze w grach survivalowych, gdzie się właśnie buduje typu raft, typu Minecraft. Dzień dobry, Rek. Mamy tu coś dla ciebie. O, zrzut! Dobra, idę! Ej, chyba nawet harpunu nie będę musiał używać. Chodź do mnie, chodź do mnie. Dzisiaj wiaterek działa na moją korzyść, nareszcie. Och, mam cię. Wow, sałatka! I napój jakiś taki suplementowy. Zarąbiście, śniadanko. Dobrze się mam jak na rozbitka, trzeba przyznać. Dziękuję. Ładne to nie jest, ale niech będzie. Jeszcze wędkę gdzieś tutaj za... O, no ile ja tu już widzę elementów możliwych do zrobienia. Pierwsze śniadanie, bo jestem głodny. Od tego trzeba zacząć. I zjemy oczywiście na dachu. To mi się podoba, jeszcze sobie sztućce wziąłem, w końcu dostałem. Życie rozbitka wcale nie jest takie złe, moi drodzy. Wiecie, czego mi najbardziej brakuje? Turbo kawy. Nie piłem już tak długo kawy, a wypiłbym kawkę. Ojej. Śniadanko zjem i dekorujemy zaraz dalej chatę. Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj już czwarty dzień. Ja pierwszy raz jestem tu już 4 dni. Pojedzone. Całą sałateczkę wsunąłem. No nic, biorę się do roboty, bo jutro kończę cały challenge, a mam jeszcze duże rzeczy do wykonania, do zbudowania i do skustomowania. Więc trzeba ruszyć pupkę. Okej, GoPro na głowie. Lecimy budować. Super. Teczka jest na wierzchu. Tu mi się nie podoba, jak to opadło. Czy ja słyszę silnik? Siema! O, flaga i elementy. Tak! Zajebiście. Lampki jeszcze! Dziękuję. Elementy. Ja pierdziu! Ale będzie dekorowania. No trochę tych materiałów dostaliśmy. Będzie można zrobić bardzo ładne ogrodzenie na dachu i na krawędziach tratwy. Z liną jeszcze, nie żółtą, którą tutaj widzę. Do tego jeszcze lampki, które będziemy sobie mogli też zainstalować. I flaga. Thunder. Znajdziemy dla niej godne miejsce. Nie! Nie! O! Zacznę od ogrodzenia na górze, bo tam jest wysoko i to też będzie ładnie się prezentowało, jak na górze już będzie dookoła ogrodzenie. Teraz pozostaje tylko linę rozłożyć po tym wszystkim. Jedna strona skończona. Z taką końcówką jest ciężko działać. Przetniemy, żeby była ładniejsza, żeby się dobrze przeplatało. To trzeba opalić. Dzięki temu ta końcówka się nam tak nie rozwarstwi już bardziej. No i idzie to. Fajnie. Z drabiny i na drabinę wchodzi się tędy, więc tego łączyć nie mogę tak fajnie jak tutaj niestety. Więc sobie owiniemy po prostu tego kijaszka. No dobrze. Nasz dach prawie zakończony. Ej, fajnie się to prezentuje. Jak są te linki właśnie porozkładane. No i zaczyna to wyglądać. Jeszcze mi tu trochę brakuje elementów dekoracyjnych. Musiałem też przykręcić te leżaki na wkrętach, bo inaczej one łapią żagiel, po prostu poleciałyby. A teraz idę do apteczki, którą zamontowałem, bo aż no po prostu pulsuje mi palec. To jest taka mała, głupia ranka. Takie są najgorsze i najbardziej bolą. Więc idę to spryskać czymś dezynfekującym. Octanisep, no bo jak żeby inaczej. Jeszcze rozszerzę to bardziej, bo to między paznokciem a skórą. Taka rana niefajna. Ale jest git. No way! Czyli mnie porzucili tutaj na tym.
Siostra! Ratuj mnie! Co ty tu robisz? Płyniesz w moją stronę, spokojnie! Cześć, siostrzyczko! Siema! Cześć, kochana, cześć! Powolutku i chodź, no. No i dawaj. Jesteś na tratwie, dziołcha. Ja nie wiedziałam, że o nim tak zostawiam tu. Ja nie wiedziałem, że teraz będziesz wołała o pomoc, gdzie ja sobie spokojnie siedzę w tratwie. Dokończyłem sobie dół. Cieszę się, że przyszłam na gotowe. Oj, nie, 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 nie. Ale to nie do mnie tak. To dzisiaj zamontuję. Zamontuję myf. Nie bój żabci, będzie dobrze. Kto to widział? Tylko się nie opieraj nigdy o te słupki, one są bardzo niestabilne. One są wizualne tylko. Ej, a ten dach nas w ogóle utrzyma? Tak. Aha, nie napisać się. Ale na pewno ten dach nas utrzyma? Tak, banan okay, dla pani. Dziękuję bardzo. Dla mnie też. Jestem właśnie głodna. Fajnie tu. Fajnie, nie? Mhm. Jest naprawdę dobrze. Przyszła Wiki, mówi, nie ma gdzie wywiesić rzeczy. To idziemy zrobić wieszak. Powiedzmy, że jest okej. Okay. Będzie git. Pranie się będzie suszyć pięknie. Ręcznik się zmieści, jeszcze gacie obok się zmieszczą. Się po prostu wszystko wkręca i wwierca i wtedy się trzyma, nie? No, robimy lampki. To będzie ładne. Jest okej. Okay. Nie podoba ci się? Nie, no spoko. Podoba mi się to. W każdym narożniku będzie się ładnie świeciło. Więcej lampek, później zamontujemy więcej. Okej, okay, mamy zrzut. Coś tutaj przykrywa, Wiktoria. Mam nadzieję, że moje jedzenie. Czy tam jest kura? Czemu to jest kura? Łap ją, żeby jej się nic nie stało! Ona sama przypłynie, widzisz, że jest ten. Ja nie mogę, nie odpływa, odpływa, weź ją szybko! Nie, nie, płynie do nas. Siemka, czy ty nam chcesz znieść jajka na śniadanie? Nie lubicie. Chcesz do nas... Jezus, jakie wystraszyłem. Zapraszam do domku. To twój nowy domek. Chodź, bo czas. O, Matko Święta! Mamy kurę, Wiktoria! Przez chwilę myślałam, że to mi da taki vibe Vajana i w ogóle ten kurczak. Do domu wchodzi! Moana, Vajana. Weszła nam do domu. Będzie spała z nami w takim razie chyba. Ja nie mam pojęcia, co my mamy zrobić, ale dostaliśmy kurę. Woda to jest. Chyba okay, nie chcę. Co? Tylko co w związku z tą kurą dalej? Klatka dla nas? Tak, dokładnie, żeby wasze nowe zwierzątko miało swój nowy dom. A no tak, dla kury, nie dla nas. Będzie dobre miejsce, nie? Proszę bardzo. Kładzik z daleka, jak brzęczy ten silnik. Chcesz rzucać harpunem? Ogarniesz to? Nie. Ale może szybko, szybko, wybieraj, 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 bo to popłynie. Nie, nie, gadaj. Dobrze, i ciągniesz. Nie, przerzuciłaś. O, czekaj. Mamy. Ale ciężki. Mega ciężki zrzut. O. To jest bajgel. Jeszcze te, dwie kwestie. Mamy bajgla. Mus. Kolejny mus. Słonecznik. Nice. Kolejny to bangiel. To jest jagodzionka. O, jeden. Orzeszki. Tak, działam jeszcze ostatnio. Słodycze. Zdjęcie Belli? Bo ja nie mogłam jej wziąć, tęsknię za nią. O, wziąłem książkę. Lampki. Do środka będą fajne. Tu jest jakiś koc. Tak, wziąłem jeszcze koc. Bluza. A, świeczkę też wziąłem. Świeczka, ale to fajnie. To było cute. Zarąbiście, będzie cute. Ale kupę strzeliła nasza kura. Nie no git, no to jest zwierzątko, no też musi zrobić swoje. Co mamy zrobić z kurą? Dowiesz się w swoim czasie. Ma mieszkać z nami? Na chwilę obecną tak. Dam radę. No dobrze, trzeba posprzątać tą kubkę, żeby kurka miała komfortowo. Gapisz mi się na bebech? Czego się gapisz? Robimy sobie wieszaki na ciuchy. Na tej ścianie chcemy zrobić wieszaczki, bo za często te ciuchy nam leżą i nie ma gdziekolwiek miejsca na składowanie tego. Ej, wcina te orzechy. A wiesz, że przed chwilą widziałam, jak pije? Tak, piła wodę? Serio, normalnie pije i ten. Ale fajnie. No i to mi się podoba, Siska. Przyszła moja siostrzyczka, moja krew i nagle w tym domku mamy czysto rzeczy powieszone. Kurka dalej z nami jest oczywiście. Wieszaczki się pojawiły, Bella jest tutaj na krokwi. Jeszcze tutaj sobie lampki zamontujemy w środku. Nastała ta wiekopomna chwyła i montujemy flagę. Definitywnie. Jest okej. Okay. Tak? Trzyma się? Tak. Mam nadzieję, że jej nie stracimy, bo wie jak skurczybyk. Po robocie jesteśmy i idziemy na przerwę. Dobra, przerwa. Przerwa na jagodziankę. Muszę przyznać, jest to wyśmienite i mam najcudowniejszą siostrę na świecie, że to wzięła. Dziękuję. Opalone. Brat i siostra. Opalone. Brat i siostra. To jest jaje po kominiorzu. Czy po kominiorzu, czy nie, nieważne. Ale wbijacie na kanał Tofiki, czyli kanał mojej siostry. Za niedługo odpala największy projekt w swoim życiu. I naprawdę jestem pod wrażeniem, co ona ogarnęła. Śledźcie ją. Nie spodziewałam. No co jak co, ale trzeba przyznać, że nasz dom zaczyna wyglądać. Mamy już detale, mamy już wieszaki, mamy gdzie składować rzeczy. No i mamy zwierzątko, kurę. No witam państwa. Witam, mam tu coś dla was. Witam i o zdrowie pytam. O nie. A ty nie chcesz wejść? Nie. Po co ja się wycierałem?
złowiłeś. Ale jeszcze nie otwieraj, poczekaj. Wiki! Czekaj, nie rwij. Nie, poczekaj. A ty jesteś łeb, nie? Dobra. No bo ten, ja po prostu, ja mam tylko czytać. Każdy z rozbitków musi iść na drzemkę. Jasne. Co najmniej 90 sekund. Pokaż. Trzymaj te rzeczy. Zadanie. Każdy z rozbitków musi zanurzyć się. Zdrzemnąć się. Na co najmniej 90 sekund. Tam jest napisane zdrzemnąć się. Ja widzę zanurzyć. Zdrzemnąć. Jak mi włosy wyschną, nie. No to go do wody, Siska. Nie, bo jednak nie chcę. Ja wchodzę. Teraz na spokojnie zejdę. Wiem, już trzeci raz w wodzie jestem w tak krótkim czasie. Tak długo było. O nie, jest zimno, jest naprawdę. Dawaj za jednym razem, go! Zimno! Wolę morską wodę, to jest jakaś taka fuj. O, co mnie dotknęło? Wodorosty. 3, 2, 1, start! Nie chce mi się. Mój rekord to jest 2,5 minuty. No dobra, robimy karę, trudno no. Karą jest oddanie jakiegoś itemu na stałe. Nie! Ja poddaję ci mus od Wiktorii i skarpetki w awokado. Akceptuję. Zimno. Nie. Halo! Halo! Witam! Szumi! Jen, jaki zrzut masz ze sobą duży. Słyszałem, że trzeba wyremontować tą budę. Hopie! Tu jest jeszcze tyle roboty customowej, ale już dużo zostało zrobione, naprawdę dużo. Prawie na gotowe przyjechałeś. Ja tak lubię. Podaj rękę, podaj rękę. Dobrze, siema mordo. Markowitą serdecznie. No, ale ciężki ten zrzut, ja pierdzielę. Dara, mogę tu zostać? Możesz, na tratwie z nami może. A, no tak. Po to tu przepłynąłem. Trafi? Mam jeszcze dla was kilka rzeczy, więc się wymienimy. No dobra, o. Sup za rzeczy. Okay. Proszę, ale to nie koniec. O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To by się jeszcze przydało. A ja poproszę supa. Dobrze, już dajemy. To dobrze byśmy się mieli, gdybyśmy mieli supa. No. A więc Szumiś, no tak wygląda nasza chata. Trzeba z drzwiami uważać, bo wiatr lubi porywać, więc najlepiej, najlepiej jest po prostu zamknąć. Się wyjściu. Apteczka na wszelki wypadek, elementy dekoracyjne, jak sam widzisz. Tu sobie możesz swoje ciuchy wywieszać. To jest nasza jedna suszarka i wbijaj na górę, hopie. Jaki widok. Nie? Ale zajebiście. No, tu będziemy dzisiaj grilla robili. No to my zrzut Szymon ogarniamy. Dobra. W środku. Jabłko. Dla tej, dla kury. O, w mordę. Stary, popatrz, będziemy malować. Będziemy malować, no. Zajebiście, pomalujemy tratwę całą. Ale kozak. Ale ścianki tylko, czy podłogę też? Nie, no ja bym tylko ścianki pomalował. Ścianki, nie? Czarna. Czarno na białym. Dobrze. Farba lateksowa, matowa. Ej, zajebiście, ale to będzie wyglądało sztos. Popie te, dwa wiadra farby. A może tu będzie inny kolor, czekaj. Ale się jaram. Nie, czarna. Ty, jeszcze pędzle mamy. Dobra, a cały asortyment do malowania. Zrobimy tego. Zrobimy tandera. Bierzemy się za malowanie tratwy. Jazdunia. Jazdunia. Malowanko. O kurde. Ale to będzie wyglądało. Wiki, zobacz jak to szybko się transformuje. No kozak, nie? O Szymon, ja już takie właśnie plamy olewam, nie? Dobra, jeden bok zrobiony. Naprawdę to wygląda. Zaczyna. Majster, ostatnie kończymy! Ruchy. Stary, możemy tą tratwę sobie zachować dla siebie później? Zróbmy z tego Airbnb. Ej, to nie jest śmieszne. To jest dobry pomysł. Pięknie to wygląda. O kurde. Burza. Nie. Zbieramy się, burza idzie. Robimy jeszcze ostatnie plamki, takie jak tutaj, żeby wszystko było ładnie i pięknie. I będziemy mieli domek już skończony. Stopy se trochę pomalowałem, ale jestem rozbitkiem, więc mam to wyrąbane. O, zobaczcie, jak to wygląda! Ej, naprawdę jest kozak, nie? Nie, także jak będziecie wykańczać chatę czy coś, malowanie, to dzwońcie. Wiem, że nie jest dokładnie, to jest jedna, dwie warstwy, bardzo szybko postawione. Pomalowaliśmy tą chatę w niecałą godzinkę. I dobrze wygląda, ej, zadowolony jestem. Ej, zajebiste. Kozak, total. Bliżej. I... ki. Wow! Kozak! Uwaga! Jakie małe i... pomalowany. Halo, co się dzieje? Dzięki temu, że wytrwałeś
spaliście z kurą cały dzień. Gratuluję. Mam dla was deala. Daję wam jajka, ale w zamian chcę kurę z powrotem. O nie! Tylko wiesz co, daj mi ją. A, dam ci ją do klatki, dobra. Dziękujemy za jajeczka, parzeki. Uuu, jajeczka! Jutro na śniadanie będą. A kurwa. Ale ja muszę wrócić, hej! Halo! Czy my tu mamy kolejny zrzut? No to żeby było ładniej. Oliwka, no za te kwiatuszki moje firmowe to ci podziękuję. Ale zarąbiście, jak będzie pięknie. Dajemy je do środka czy na zewnątrz? Na górę, chłopie. Na górę? No. A to jest mój, przyniosłam z mieszkania. Kurde, to do środka. Tak, jest żywy. Ej, mamy pałty. Ej, mamy kija do golfa. Wow! Chłopaki sobie idą na górę coś robić, a ja w tym czasie zrobię nam tutaj cozy, czyli porozwieszam lampki girlandy, które ja przyniosłam od siebie. Wiki dekoruje środek, a my z Szumim idziemy na górę, bo umówiliśmy się, że robimy beta. Każdeście są, zapalcie latarkę. O, jest latarka. Pozdrówcie widzów. Pozdro! Ale dobra ekipa. Więc nasz zakład polega na tym, kto dalej strzeli piłką golfową, najlepiej na wyspę, ten wygrywa. Na tą będzie łatwiej. Albo na tą, no. Piłki są eko, więc możemy rzucać do wody i lecimy. Kto dalej trafi, ten co? Ten jest tym, co dalej trafił. Nie. Coś ty zrobił? Piłkę straciłeś? Obydwie? Nie, Szymon. Spuściłeś piłki do wody teraz, Szymon. Wyślizgnęła mi się z ręki. Ty naprawdę? Nie! Będzie słychać na komentarzach, to było bardzo... Nie wierzę w to. Nie. A masz drugą? Tak. To ja sobie chociaż strzelę. Tak, ty sobie strzeli. To inaczej, jak pobijesz mój rekord. Czyli tu, o. Jak nie trafisz, to ja chcę, proszę. Stary, twoja piłka jest w wodzie już. Ja wiem. A jak nie trafisz... Uwaga! Nie mam miejsca, żeby przydupcyć w to. Masz miejsce. Uwaga. Pokazać ci, jak coś nie robi. Gdy my gramy o najlepszego strzelca z golfa, Diki w tym czasie dekoruje domek światełkami. Co oni tam u góry robią? Prawie wyspa! Padło 2 metry od wyspy. Ale dobrze, no! Szkoda, że ty piłeczki nie masz. No, wygrałem. Proszę. Co wygrałem? Ej, a mogę węglem strzelić? Co wygrałem? Węgiel też jest bio. Nie. Co wygrałem? Zrobię ci kiełbaskę. Na grillu. Czekaj. Dobrze. Na grillu z chlebkiem. Czekaj. No to świnio! To jest świnio! Mam tak spalone ramiona. Przegrałem. O Jezu, Szymon, ty! Nie zwisaj tak, to się... Dobra. Nie, jest wszystko okej. Okay. Dzięki za grę. To była świetna gra. Szymon swoją piłkę wyrzucił niechcący, a ja sobie strzeliłem. Okej, okay, no i mamy tutaj case słuchawek. No nie, to nie działają. No to nie wiem, trudno. Węglikiem może strzelić, myślę, że nic nie stanie. Nie no, węgiel to jest chłopie drewno. Nie strzelić dalej, nie ma szans. Gdzie? Tu? Czy tam? Ale nie, bo wiesz jaki jest problem? Uderzyłem go tak... Czekaj. Uderzyłem go tak mocno, że się rozpadł po prostu. Ale to widać. No, nie jest to spoko. Trochę inaczej sobie to wyobrażałam. Kto mi tu płynie? Dobra, co my tam mamy? Kolorowy zrzut. O kurde. A ja się zastanawiałam, co się stało z tą moją drugą paczką. To dla Wiktorii. Ale patrz, otwarta już jest. A nie, to ja zjadłam w drodze tutaj. Talerzyki, woda, jakieś kolorowa woda. O, to jest też moje. Kiełbaski. Kiełbaski. Czyli grilla robimy. Mamy węgiel drzewny. Batony. Nice. Mamy węgiel drzewny, no. Dobra, jesteśmy na górze! Ja rozpalam, czy ty rozpalasz? Ty. Ja już rozpalałem 3 razy. Dobra. Kto rozpalił, maestro? A jakie piękne światełka są za tobą. Szymon, no Wiktoria! Postarałaś się. To jest tak dobry vibe. Ale się pięknie zrobiło! O chłopie, ale hamburger. Zajebisty hamburger. Da go? Dupcamy stąd, bo leżaki chcą odfrunąć, my też odfrunąć. Nie mam kieszeni. Jest jak wieje, znów wieje. Ta tratwa nie da nam spokoju nigdy w życiu. I tu zawsze jest walka o przeżycie. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że mi się sikać chce jakieś 6 godzin temu? Tak. Dalej mi się chce. To i sikać. Ale muszę wskoczyć do wody. Oh boy! Woo! Skoczył, serio. Zimna? O, jest zimna. Wlazłeś, chłopie. Farmazonimy już głupoty, idziemy spać. Dobrej nocy. Adios. Dzień dobry.
Dobry, podam reklamację odnośnie tego materaca. Ja też. Kolejny dzień, kolejne przygody. I wita nas dzisiaj porannie deszczyk. Lekko sipi i oby nie było z tego nic więcej, błagam. Moja broda rozbitka już jest tak ohydna. Chętnie bym to zgolił. Chciała mnie zamoczyć. Właśnie, ja się zdziwiłem. To był zły pomysł, ale już przynajmniej jestem obudzona. Najlepsza pobudka na świecie. Wskakujesz do wody. Myjesz zęby? Mhm. Jak ci idzie? Wygląda, jakbym robił pewnie coś innego. Here comes the sun. Witajcie. Witajcie, a oja, oja, oj. Bierz ten harpun, hopie. Za mało linki. Nie tak. Ja cię nauczę, zobacz, patrz. Daj mu drugi raz, niech się uczy na własnych błędach, tak? Tylko mnie nie walnij. O! W sumie to chyba czas, żebyś jednak skoczył do wody. Nie, to czas, żebyś mi to jeszcze dała to wyłowiać. Szymon, chodź, to pokażę ci. Uwaga, uwaga, uwaga. No, no ale czekaj, kurwa! To teraz harpunem nie rzucaj. Szumi, ty bohaterze! Przepraszam, ale potrzebowałem wymówki, żeby skoczyć do wody. A, no to fajnie. O, ale się obudziłem. Nasz bohater zgarnął zrzut. Żeśmy zrzut dostali śniadaniowy, to się w głowie nie mieści. Stary. Ej, to będzie najpiękniejsze się na tej tratwie, jakie kiedykolwiek tutaj było robione. Bo nigdy nie było za dobrego. Jak to pięknie wygląda! Kanapeczki gotowe, z masełkiem. Szumiś, ścinę jajeczka. Ja pierdziu. Szymon, jesteś zajebistym kuchmajstrem. Naprawdę. Ja pierdykam. Bellissimo! No. Rezi! Ciało jajecznicę robię! Przez to, że jesteśmy tutaj już piąty dzień, ludzie w okolicy ogarnęli. Serio, dobra? Mhm. No, ale gorąca. Jezgi. Bardzo dobra. Blas na tropę! Szymon, bierz Adila! Halo! Halo! Nie wiem! Odejdź stąd! Ja to dupia, ileż można cię gonić? Poseidon mi tyle nie płaci! To było łatwe w sumie. Mamy tropeum! Czekaj! Oh. Serio to zrobiłeś? Uciekamy! Zostaw łapę w górę pod tym filmem i subskrybuj kanał, by kolejne odcinki się nie ominęły.